Dobra, rozpoczynamy tutaj rozgryweczkę. Słuchajcie, jedna rzecz. Wzięliśmy sobie za punkt honoru, że to przejdziemy. Ten prolog i przejdziemy go. Ja go przejdę zasadniczo. Nawet nie my, tylko ja. No i nie ma bata, bo rozpocznę, no nie wiem, chyba od nowa, bo tam raczej wydaje mi się, że nie damy rady. W tym momencie zapisu tam, nie? Teraz mniej więcej wiem, co zrobić, więc... Więc można to, że tak powiem, pyknąć, nie? A to mi się w ogóle podoba, jak to fajnie wszystko wygląda, nie? A ustawienia, jakbyśmy sobie pyknęli w ogóle na jakieś tam... Najwyższe, jeżeli to ma być nagranie. Jakość, bardzo wysoka jakość. Zaraz zobaczymy w ogóle, czy bardzo niski, niski, średni, wysoki, ultra wysoki, ultra wysoki. Zobaczymy w ogóle, czy nam to pyknie, nie? No i robimy prolog, ale ja bym to zrobił, bo my tutaj, że tak powiem, zrobimy nową historię, bo my tego nie pykniemy, nie? Tam, i to dobra. Bo chodzi o to, żeby było najwyższe. Aha, tu znowu to nie działa. Dobra, okej, okay, to teraz to trzeba pyknąć. Na game'a to trzeba zrobić chyba, tak? Tu nie ma dźwięku w ogóle, nie wiem dlaczego, nie? Przechwytywanie dźwięku. Czy przechwytywanie dźwięku tego nie obowiązuje? Czy by się słuchał? Nie no, słuchaj. Dobra. O, teraz jest, nie? Dobra, my sobie to pominiemy, bo to widzieliśmy wszyscy. Musimy przetrwać. No jasne, że musimy przetrwać. Dobra, to też pominiemy, bo to wiemy, o co chodzi. Uruchom piec ponownie. Okej, okay. Rozkrusz lód, żeby się tutaj do tego. Dobra, to tu mamy... tu jest rozkruszarka lodu. Jest. Tu sobie pójdziemy w tę stronę, nie? Bo to i tak trzeba iść. I tak trzeba iść w tę stronę, a ja bym to zlikwidował na przykład. Bo po co iść w tę stronę, jak można iść sobie w tę stronę tylko? Bo właśnie, bo i tak na razie jest mi potrzebne to. O, a tak przynajmniej mamy załatwione dojście, nie? Już mniej więcej chociaż. I bo szkoda czasu, nie? Szkoda czasu. Nie wiem, czy w ogóle ja w tym momencie dojdę tutaj. Tu jest ten wagon z ropą, tu jest to. Bo te dwie rzeczy na bank trzeba zrobić dostęp do tego, nie? I założyć te wydobywcze dzielnice. To jest na bank. Zaraz zobaczymy, czy mi się to w ogóle uda, nie? Wszystko porobić. Jak mi się nie uda, to trudno, no ale punkt honoru. Uda się albo się nie uda, nie? Dzień siódmy, tydzień drugi, a 86 tygodni zostało, więc no... Raz, raz. Dobra, i teraz czy ja już mogę dzielnicę wydobywczą walnąć? Jeszcze nie, więc jeszcze tutaj musimy rozkruszyć lód sobie. Albo tu se cofniemy nawet. Chociaż podejrzewam, że tam będziemy musieli zrobić to. Pyknijmy sobie w ten sposób. O, pyknijmy sobie w ten sposób. Myślę, że to jest całkiem. Tylko, że czy teraz ja tą wydobywczą mam se walnąć? Dobra, okej. Okay. Jak będzie wydobywcza tutaj. Tutaj też będę mógł tą wydobywczą walnąć. A muszę się przesuwać w tę stronę, bo mi te zasoby żywności są potrzebne, które tu są. Gdzie jest ta mapa taka?
na tej mapie to widać, nie? O, te zasoby żywności, te wszystkie właściwie muszę ruszyć, bo muszę potem uzbierać. Muszę dostęp mieć do. Zwykłe tempo gry, dobra, niech sobie będzie. Muszę uzyskać dostęp do tych surowców, nie? Gra wygląda ślicznie ogólnie. Jak ktoś tam sobie lubi trochę pogłupkować, pomyśleć, no to jak najbardziej jest to gra dla niego, nie? Czyli nie dla mnie. Ale chciałem chociaż właśnie to przetrwać, tą, żeby właśnie do tego prologu tutaj zimno. No ja wiem, że jest zimno, co ci poradzę. A my tu już możemy uruchomić ten piec? A nie, bo nie mamy zasobów. Dobra, okej. Okay. Zaraz tego pierdykniemy, tylko tu pierwsza dzielnica, niech powstanie ta wydobywcza i ja bym od razu szedł, słuchajcie, ja bym od razu szedł na te złoża żywności, nie? Jedną mieszkalną i zaraz ci dana, bo to... My będziemy mogli to przyspieszać może, co? Bo to bez sensu. Okej, okay. I na dzień dobry oni tutaj mają problem, tak? I oczywiście jeszcze ja bym tutaj robił na pełen etat. Generator włączymy, dobra, jest. Wysokie obroty, niech dygają. Produkcja i zapotrzebowanie, jasne. Tu jest wagon budowlany, czyli następna dzielnica wydobywcza. Tutaj musi być pierdyknięta. Ok. I dwie dzielnice mieszkalne, dobra. No to dobra, bo to jest podstawowe, więc te mieszkalne musimy tu pierdyknąć. Nie ma innego wyjścia. Tu będzie najcieplej, jak najbardziej. A tutaj nie mamy nadygane, nie? Czekajcie, to tu zrobimy sobie tak, że najpierw sobie pykniemy ten lód. O, dobra, tutaj. Okej. Niech se to rozkruszą. A my zaraz będziemy szli w tamtą stronę, żeby od razu... Właściwie to już możemy iść, bo to szkoda czasu na to. Niech tutaj też kruszą, żebyśmy mogli iść po te zasoby, nie? No ciekawy jestem, jak nam to wyjdzie, czy nam się to uda w ogóle. Troszeczkę można przyspieszyć. Już tutaj mają na pełnej parze. I dobrze. Okej, okay. Tutaj dawać te mieszkalne już w końcu można. Mieszkalna, okej, okay. Jedziemy z tematem. I druga dzielnica mieszkalna, obok siebie mają być. Aha, ja muszę iść w tamtą stronę w takim razie, tak? Muszą być połączone, to też jest trochę niepoważne. No ale dobra, i tak musimy dwie pierdyknąć i tak, nie? Więc jakby to powiedzieć, to nie ma za wielkiego znaczenia, bo i tak musimy tutaj... Czemu tu sobie nie mogę dygnąć? Tej mieszkalnej. Ja bym chciał tutaj. No dobra, widocznie... Widocznie nie mogę. Co ja mogę, panie, jak ja nic nie mogę? Dobra, bo znowu mi się coś tutaj odpiknęło. Czemu ja nie mogę tutaj sobie pierdyknąć tego? Czy to jest nierozkruszone tutaj? Zaraz zobaczymy.
Bo ja znowu zaraz popełnię jakiś błąd i będzie, afera i znowu nie damy rady. Ja tu nie mogę iść w tę stronę. Czyli tak jakby to było zrobione. Tylko po prostu nie mogę tu budować. No okej, dobra. To robimy drugą mieszkalną jeszcze szybko, na prędkości. Tutaj nie mogę? No i dobra, ale tutaj mogę. No to jedziesz. Dobra, jest druga mieszkalna. Tu chłopaki niech biegają też ponad zmianę. A my tym lodołamaczem sobie od razu tutaj jedziemy do tego tematu. Aha, czekajcie, bo to jest zrobione. Żebyśmy tutaj czasem czegoś nie odwalili, żeby nam to wyszło. Dalej, bo. Ale ja chcę iść w tę stronę. Czemu nie mogę iść w tę stronę? Tego nie rozumieją. No i by tu zrobiłem ścieżkę, tak? I czemu nie mogę tu? No to dobra, to lecimy chociaż do tej. Zaraz zobaczymy, dlaczego nie możemy do tej. Spykniemy tutaj do tej chociaż, nie? Tyle dałam mecze. No nie mogę w ogóle iść w tę stronę. Czemu? Zawsze mogłem. Dziwne to jest. No ale tu w razie co też jest do zrobienia. Więc to możemy tymi lodołamaczami też tutaj polecić sobie dalej, nie? Ewentualnie. Tu mogę. Tu mogę iść i... Kurde, tu jest dalej jeszcze. No niby też będę mógł tam... A, no tu na razie nie mogę, no bo nie jest zrobione. On dopiero robi to dojście tam, nie? No to okej. Dobra. Żartowałem, wszystko w szyku. Jedziesz z tematem. Te dzielnice mieszkalne tu się robią, ok. Najważniejsze. A to ja robię tylko jedno podejście. Albo mi się uda, albo mi się nie uda, nie? Zrobić dostęp do żywności, ok. Dobra. Spożywcza na żyznej glebie, ok, niech tak będzie, tu mamy spożywczą i spożywczą tu już sobie możemy pierdyknąć, nie? I tak samo ja bym ją od razu pierdyknął i tutaj. Bo nam tych zapasów będzie piździet brakować. Prawdopodobnie będziemy musieli w ogóle użyć... Do tego wagonu na ropę jeszcze nie doszliśmy, też by się przydał, nie? Ale lodołamaczy jeszcze nie możemy użyć. I tak samo będziemy musieli dojść tutaj jeszcze, nie? Tu już robię na pełnej. Ok, przyspieszmy trochę. Nawet fastem można przyspieszyć, bo to nie ma sensu czekać, patrzeć na to. Wiemy co zrobić, nie musimy się zastanawiać. Ok. Teraz tak, dzielnice są zrobione, więc proszę bardzo, trzeba tutaj jechać ponadczasowo. Zaraz mi powiedzą, że się ropa skończyła, ale tutaj te surowce też musimy odkryć, więc nie mamy wyjścia, musimy go tutaj zagospodarować. Ja nie wiem, czy w ogóle jest sens robić właśnie takie wąskie. Aha, no i tu na ropę jeszcze bym dygnął, nie? A nie, na ropę jest dygnięte. Dobra, to nie musimy. Jak nie musimy, to nie wykorzystujemy lodołamacza. Niby jest... Czy nie można? Nie, no my tu spokojnie sobie tą wydobywczą walniemy. No to
Jak tak, to jedziemy sobie, lepiej sobie jechać tutaj, nie? Tylko teraz tak, znowu tutaj. Aha, no bo tu musi to wykopać, dobra, okej. A jakby tą wydobywczą jeszcze tu pierdyknąć? No trochę mało, nie? A tu też był na ropę chyba, nie? Tu chyba też wagon z ropą. I teraz się zastanawiam, czy to pierdyknąć, czy tego nie pierdyknąć. Tam robią, żeby nie było zaraz, że się ropa skończy, nie? Tylko też, żeby nie było za dużo gęb do wykarmienia. Ale zobaczcie, ładnie idzie już żywność. Dobra, niech sobie to leci. Dobra, mamy zwykłe przyspieszonko. Zwykłe tempo. I ja bym dawał tutaj jeszcze po prostu to dotąd, nie? Żeby dolecieć. Okej. A wy tutaj dygać. Aha, tu jeszcze, dobra, dobra, to tu musimy podpierdeknąć sobie wydobywczą. No i te zapasy, zapasy, no już mamy 1000. No niech dygają. Ciekawy jestem, czy mi się uda to, nie? Gdzie jeszcze mamy te, czekajcie, gdzie mamy jeszcze... Aha, no to musimy lecieć tutaj, ok, niech tutaj sobie robią. Tu dolecieć i tu no dolecimy jakoś. Jakoś będziemy musieli tu dolecieć, słuchajcie. Nie ma takiej, nie ma takiej opcji, nie? Żeby nie dolecieć. Dobra, przyspieszmy to. Zwykłe tempo. O co to wam chodzi? Zmęczeni jesteście? No trudno. Lodołamacze tutaj działają i pięknie. I musimy tutaj dolecieć do tego, żeby po prostu jak najwięcej tych spożywczych pyknąć, nie? Wszystkie właściwie musimy wykorzystać, to nie ma bata w ogóle. Nie ma bata, że my tego nie wykorzystamy, my musimy wykorzystać dosłownie każdą możliwą opcję, żeby dojść do wszystkich spożywczych, a ja nie wiem, czy jeszcze czegoś tam nie będzie trzeba. A tu co, że surowiec się kończy? Złoże zaraz się wyczerpie. No to jak się wyczerpie, to pierdykniemy sobie tutaj tyle, nie? Bo tu też był na ropę. No właśnie nie wiem, gdzie to sprawdzić, że na przykład to już było, nie? No niech będzie, że wiary. Bo to już robiliśmy, więc po prostu jak najszybciej to pomijam. Zaraz jeszcze będzie mi potrzebny magazyn zapewne. I ja nie wiem, czy od razu z tego nie pierdyknąć. Ja mogę w ogóle sobie go walnąć. No niech będzie jeden magazyn, bo zaraz się okaże, że nie mamy miejsca, nie? Dobra, tutaj działają, ok. Mamy skończoną traskę. Aha, czyli tu mogę wydobywczą jeszcze. Gdzie mogę? Te spożywczą znaczy się. Tu spożywkę dawać. Tu o, dwie już spożywki możemy. Czemu ja tego od razu nie zrobiłem? Jak do tego doszło? Nie wiem. Ok, na razie musimy poczekać. A tym trzeba na tutaj do roboty. Ok, mamy to. Tutaj robią na pełnej, tu robią na pełnej, wszędzie robią na pełnej. 88 tygodni. Za 88 tygodni, czyli trzeba jak najszybciej tutaj po prostu to budować. Te spożywki. Aha, a ja tu mogę już trasę tam zrobić do następnej spożywki? Chyba będę mógł, dobra. Jak tutaj? Jak tu dość? Niekorzystniej. Ok, chyba dało radę. No dobra, trochę tak niewykorzystane to wszystko. No ale trudno. Tu jak nam się wyczerpie, to tu pierdykniemy i tyle. Ok, jedziemy z przyspieszeniem. Dobra, zwykłe tempo. Tu trzeba wyhamować z piecem generator. I na razie sobie go tutaj wyciszymy, trochę wyłączymy. Spożywka, jedziemy z tematem. Na dwie zmiany dygacie teraz. Gotowe za 42 tygodnie, a 55 tygodni zostało. To może jakimś cudem
Może jakimś cudem nam się uda wydobywczą tutaj trzeba pierdyknąć, słuchajcie. No nie ma wata, trzeba tą wydobywczą tutaj postawić. Bo tu już wszystko wyczerpali, nie? I teraz tak, jak tu wszystko wyczerpali, to ja to mogę rozdupcyć. No i fajnie, i będę miał surowce, a tu co, co za afera? Dobra, to są ci, co chcą spierdolić. Nie damy im. Okej. Okay. Czekajcie, czekajcie, bo żeby tu nie było straty czasu. Jeszcze nie mogę, okej, okay, jeszcze nie mogę. Ale tu mamy wagon na ropę, to mogę wydobywczą walnąć. I... No ale tu jeszcze to żarcie, najpierw żarcie, słuchajcie. Tu trzeba jeszcze żarcie pierdyknąć, nie ma bata. Materiały, tu jeszcze do tych materiałów, może jeszcze do tych... Chociaż tu już mamy, więc zasadniczo byśmy mogli... Ale nie wszystkie, aha, no dobra. No to tutaj lecimy, słuchajcie, jeszcze lodołamaczami, żeby tu pierdyknąć te materiały. Okej. Okay. Dobra, nie chcę tu lodołamacze działają. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Co tu się stanęło się? Foki cię zaatakowały? Kolonia fok tu jest. Foczki tam są. Dalej, bo ja potrzebuję towaru, potrzebuję. No niby dobrze jest. Na terenie kolonii fog, no to tu gdzieś, nie? I tak tutaj, i tak tutaj. No może tym razem się uda nam to pyknąć. Prognozy na razie są dobre. Dobra, jedziemy przyspieszyć trochę temat. Tu rozbiorą, to będziemy mieli trochę więcej towaru, nie? Pewnie, okej. Okay. Normalny tryb. Jeszcze nie mogę spożywczej. Zasadniczo to nie mogę żadnej, a nie, no mogę tą. Mogę wydobywczą, to będziemy mieli tutaj materiały zasadniczo. Wczoraj jeszcze raz powiesz zasadniczo, to ci piznę, nie? Okej. Okay. To ci tutaj jak ligają? Dawaj na dwie zmiany, co wy myślicie, że co? Nie ma lekko. Czyli jest na razie opcja, że powinno nam się udać. Dobra, wy tutaj jedziecie z tym tematem. Dobra, dygnęli to. Oczywiście za robotę się hejcita. Co by myślita, że co? Że miód? I ma lekko. Co tu znowu się... Brak zaufania, no trudno. Robić nie ma komu, jak zwykle. Dzielnica spożywcza, mi jest potrzebne, są... Prefabrykaty, no to tu robią te prefabrykaty. No ja wiem, że jest kurde sezon na ciepło, no. A co zrobię? Czy tu ten piec można już zwiększyć? On też tutaj dygał, nie? Niby wysokie obroty spadają. Na chwilę wyłączymy, zobaczymy, czy coś tu. Jak będą marudzić, to się... Pierdolituję. 30 tygodni, słuchajcie. Może nam się uda. Ja bym chciał chociaż to pyknąć, po prostu to pyknąć, żeby to nam się tutaj powiodło. Długo jeszcze będziecie zbierać? Przecież to oni tu cały czas zbierają te prefabrykaty i nie mogą uzbierać tego. A może byśmy... Ale nie, bo tu i tak nie dojedziemy. A to ile wyczerpuje? To odłamki niby wyczerpuje, nie? Odłamków trochę mamy.
jakby dojechać do tego. Bo co z tego, że my dojedziemy do tego, jak my tutaj musimy wybudować żywność i tu musimy wybudować jeszcze coś. Przy tej kolonii Fog, ale ja bym tutaj no... No dobra, no trzeba to... Trzeba to i tak zasiedlić, i tak trzeba to zasiedlić. No to... Dygać chłopaki. Dobra, włączmy mi ten piec, bo przecież chyba wystyk, co? Jedziesz z tematem. 700 mamy. 700, 17 tysięcy mamy, a 40 tysięcy jest potrzeba. 27 tygodni. W tym czasie zbierzemy te zapasy. Jeszcze tu nie możemy nic pierdyknąć. A zapisywanie wskoczyło, ok. To w ogóle nam coś rośnie, czy nie? No w ogóle prefabrykaty nie rosną, nie? Tu chorych, kurwa, zarejestrowano. Nie rejestrujcie ich, to nie będzie chorych. Ogólnie niby powinniśmy się wyrobić, nie? Tu są opcjonalne, opcjonalne. No, okej, okay, ale... Zobaczcie, to w ogóle nam się tutaj... No musimy tu... No musimy to założyć, nie ma bata. Prefabrykaty nam są potrzebne. Musimy założyć tutaj tą budowlę, no nie ma bata. Magazyn jeszcze trzeba pierdyknąć? Aha. Czyli uzbierałbym zapasy, ale robić im się nie chciało. Taka historia. Taka historia. Co to w ogóle są jeszcze za opcje? Budowniczej utopii. Że co? A, że po prostu scenariusze takie, tak? No trudno, no się nie udało, to się nie udało. Ale to nie chodziło tym razem o to, że nie udało się uzbierać, tylko byli wkurwieni. A jak zrobię kontynuuj, to gdzie będziemy? Bo może wyłączymy sobie te podwójne zmiany. I już będzie git. Ale to nie wiem, nie obiecuję. Gdzie my jesteśmy? No Senua, to jest normalnie Senua. Okej, okay, jesteśmy w tym miejscu, no to dobra. No to dawać w tych miejscach. Wyłączmy te. Dezaktywujemy te zmiany. Tam sobie niech zbierają, jak se zbierają. Tu se możemy zrobić, zmniejszyć i tu zmniejszyć. Spadek wskaźnika choroby, no to ok. Dobra, tu trzeba lekko też przykrócić. 26 tygodni. My się wyrobimy spokojnie. Tu też zmniejszymy. Zaufanie przywrócone. No i super. O to chodziło. A tu niech dygają, jeszcze bo nam potrzeba. Coś już możemy? Jeszcze nie możemy nic pyknąć. No zobaczcie, no jeszcze 28 tygodni, tak? Czyli teoretycznie uzbieramy. Ale i tak nie mamy towaru, nie? Żeby coś budować. Ale nie przegramy, to najważniejsze, nie? Dobra, przyspieszmy trochę. Że nam się kurwa piec nie wydukcji. Dobra, czego znowu chcesz? A, nie mamy magazynów.
47 prefabrykatów, czyli najpierw prefabrykaty. O, wy tu dygajcie, no trudno. Bo tu w ogóle jest... Co to obniża? Aha, zaufanie lekko spada. No, no trudno, ale... Musimy gdzieś magazynować, nie? Nadal 47. No to ja nie wiem, jak tu mam ich wzrosnąć. Jak i tak nie możemy następnych wybudować. Nic nie możemy zasadniczo wybudować. Minus 125 stopni? Ale jaja. Chociaż jakkolwiek rosną, czy już nie rosną? 800... Nie, rosną, dobra. Już myślałem, że nawet to nie rośnie, ale rośnie. Prefabrykaty, gdzie one są? To są prefabrykaty? Tak. 33. I teraz co zrobić, żeby ich było więcej? No ci tu muszą dymać, ale na razie no jakbyśmy nie... No nie mamy tego, nie? Tu możemy prefabrykaty, ale na razie tu nie możemy nic postawić, więc... Żywność jeszcze nam... Aha, żywność już nam nie rośnie, bo nie mamy magazynu, nie? A tu cały czas 47. Czyli jestem zasadniczo w jakiejś czarnej dupie, nie? Tu też mamy co? Ropa, tak? No nic, ja bym to usunął. Usuńmy to, trudno. Chociaż to też niby przynosi prefabrykaty, nie? No niby tak, zaraz zobaczymy, przyspieszmy trochę. Gdzie no, minął tydzień. Minął tydzień, a my żadnych prefabrykatów nie mamy. Ubij foki, no przecież nie zdążyłem. Dobra, no niech spierdlają, nie? Aha, no to dobra. To zrobiliśmy. Sobie poszli, a my tu nadal nie możemy nic zrobić, nie? No to fajnie. A te prefabrykaty w ogóle nam nie rosną. Ja nie wiem, wy tu wydobywacie te prefabrykaty, czy nie? Co tu znowu za sopy jakieś mają? Krawcowa 13 lat. Wcześniej się za robotę chyciła, to lepiej, nie? Możemy już coś postawić? Ani chuja. No przecież to jest cały czas 33, nie? A my nie mamy dzielnicy przemysłowej. A ja tego nie dezaktywowałem? Czy to mi pochłania? Dobra. Trzeba zrobić w ten sposób, bo inaczej nie ujedziemy, nie? W ogóle zobaczymy, czy to coś... Co coś da? Mrok, dobra. Relacje się pogarszają. No super.
Trzeba być wdzięcznym, bo inni już pomarli. No dokładnie, inni pomarli. A, tu się złoże wyczerpie zaraz. Czy ja coś już mogę postawić? O, wydobywczą sobie pierdykniemy tutaj, oczywiście. No i to jest tylko tyle, co my możemy na razie zrobić, nie? Ciekawe. No dobra, wiem, że się wkurwiacie na te dodatkowe zmiany, no ale co mam prawdę? No, do tych pop tutaj byśmy mogli być, nie? Magazyn miałem postawić, no dobra. Ważne. Ale magazyn jest pełny, to przetrwamy. A więc jak na przykład to se dezaktywujemy, to co się stanie? Zbóżmy tę dzielnicę. Będziemy mieli przynajmniej fanty. Czy na bieżąco to trzeba wszystko, kurde. No okej. Gromadzenie żywności. Nadeszła zamieć. Co, teraz już nie mogę nic zrobić? Przegrałem czy wygrałem? Przeszedłem tę misję. Przetrwaliśmy. Super. Czyli nie było tak źle, czyli trzeba po prostu na bieżąco jeszcze ewentualnie likwidować to, co już wybudowaliśmy, tam gdzie wyczerpało się źródło zasobów, to najlepiej zlikwidować i postawić gdzieś indziej, nie? Ale spoko, wstawimy to sobie jako prolog, bo przeszliśmy, więc git. Postawiłem sobie to jako punkt honoru, żeby przejść ten prolog i udało się. Trochę były konsekwencje, ale... Ole, to fajnie. Kapitan nie żyje, Nowy Londyn jest słaby. Kto go zabił? Brakuje żywności, panuje przeludnienie, kończą się zapasy węgla. Ludzie pragną przyszłości, o której warto marzyć, ale czy wszyscy mają to samo marzenie? Utrzymaj jedność miasta. Albo potrzymaj ją za je za rękę na łożu śmierci. No to raczej to jest dla mnie. Dobra. Rozdział pierwszy. Chwytaj się brzytwy. No dobra. Bierzmy się do pracy. No i znowu tutaj mamy tak samo, tak? Rozkrusz lód, by dotrzeć do płytkiego pokładu węgla. Dzielnicę wydobywczą, uruchom generator, zbuduj nowe dzielnice mieszkalne, aby... No i tak dalej, i tak dalej. I tak lecimy każdą misję, pewnie tak lecimy jak tamtą poprzednią, nie? Ale tu już widzicie, tu już mamy fajnie to zrobione, nie? To już zajebiście to wygląda. No zima stulecia, nie? Dobra. Przeszliśmy. Super. 39 minut dokładnie to przechodziliśmy. Jeszcze z problemami, bo raz padliśmy. No trudno. Dobra, ja sobie zapisuję, bo a co tam, może sobie kiedyś tam wrócę. Tworzymy sobie nowy plik zapisu. Rozdział pierwszy sobie zrobił. No, tak. No i pięknie. Bajo, cześć, do zobaczenia na live.